Ojejku, Michaś? To nie! O! A to ej, Michaś jak się nie zmieścił! Plik, ton, bak, pa, kupa. Dokładnie. Hejka, nawet nie umiesz czytać kolego. O Jezu, Jezus. Pierwsze też nagrywki od Jezu, rana. Jezus. Dokładnie. Tak, to pierwsze z rano nagrywamy. No. I, i dajemy radę. Ale to dlatego nie jestem taki przystojny. A dlaczego nie? A ja no bo jestem. Jezu, mamy zawsze takie same kolory. Ale flotarku. Ej. Ty jest na pewno ten wyścig? Się. Tak, przyjacielu. Daramati? Tak. Tak? Bo ja no nie tak. Do przodu. Ale jaki? Nie wiem. Pierwszy raz go grałem przecież. Ojejku, Michaś? To nie! O! A to Ej, Michaś jak się nie zmieścił! O kurwa, ja też nie. Dawaj, zmieściłem się. Ej, jak to? Ale nie koziołku i kochanie. Ej, nie mówcie, nie koziołku, od początku? Nie koziołku i... Nie. Nie, spokojnie. Co? Koziołki matołki. Nie! Tak. Ej, no tam się nie da skoczyć! No bez kitu, słabe auto wzięliśmy. Ej, jak wtedy, Fiatem to weźmy ten Pesta, do nowy samochód, innego, damy radę. Wyścig. Nie, to ten. Nie, to jest to samo, nie, to nie, też nie, było. Tak, było. Było. Jak Fiatem byś to przeskoczył? No nie wiem, ale robiliśmy to, pamiętam to. No właśnie, o co ci No właśnie, o co chodzi. Nie jest tak, że graliśmy tą mapę... No to jest upośledzone! To jest pierwszy raz, Sorki. No właśnie. A pierwszy raz zawsze boję najbardziej, pamiętajcie. Mano nie bij. No ja w twoim tunelu chciałem, teraz ty w moim, dawaj. Przeskoczył tam go? No, zajebisty tunel. Nie przeskoczyłem tego. Ja byłem bardzo blisko tego drugiego skoku. Dawaj, Mati, leć. Ale nie, bo Mano mówi, weźmy te 20. Ja też mówiłem, żeby nie było. Ja też mówiłem. To ja nie, mówiłem. Weźmy tempsta. Tak, ja też mówiłem, Mati, jako jeden dziecko. Nazwa tego auta, auta mówi, kurwa, o poziomie inteligencji tego, kto je wybrał. Bo jest Tempesta, kurwa. Przepraszam za przekleństwo. Okej. Okay. Mati, co tam? Dobry żart. No, a wtedy się nie rozpędzaliśmy tak bardzo mocno. Jest! Jest! Mam to! Ta. Nie mam, kurde. Mi też się udało, tylko koziołkowałem, także to było bez sensu. No właśnie, miałem to samo. Stój! Dobra, go tył. Bo to jest tam druga taka skocznia. To jest takie dobra, dość udało ciężkie, mi się. Ale co z tego, skoro ja, no... Tam jest druga skocznia! No tak. Dobra, ja jedziemy. No prawie przeleciałem raz na tą drugą, za pierwszym razem. Ja lecę pod tym czarno-żółtym czymś. Tak? Co, jeździsz w dół? Ja spróbuję. Nie mogę. O, Mati, jaka tutaj prędkość. To jest ta mapa jak coś, na stówę. No tak, to jest ta mapa. No, ja tego nie kojarzę. Ja pamiętam. Ja też nie kojarzę tego początku. Mati? Może zmienili to. Tak! Nie, to było, było. Tak, walnąłem było, tak na farcie, ale to ale to przez mój tunel. Tak, bo czekałem na ciebie specjalnie. To furman chodzi, wiedzie w swój tunel. Czekaj, Mano na razie wjeżdża w tunel. No tylko tak trochę wolno jedziesz. Tak ja z prawej. Dobra. Czyli no ja nie da się tam doskoczyć. Nie no, to jest in. Jest! Mati, ma sorry Mano! Ja! Furmian! To kurwa centymetrów mi zabrakło. Straciłem panowanie! Gdybyś mnie uderzył, to mogłem dolecieć. Ciśniemy teraz. To nie było specjalnie. Pierwsze uderzenie, które nie było specjalnie. Rozumiem. Ale no to ja. Fajnie się zapowiada, jak wtedy... O Jezu, Furman. Co ty zrobiłeś? Jak to przejechać? Jakiś pomysł? Ma? Nie podnosić maski, mi się udało. Normalnie, jedź w tunelu za kimś. A, no tak. Normalnie. Bo normalnie jesteś za wolny, tak mi się coś wydaje. No ja jestem tak za wolny od 2 km, bo zawsze doskakuję tak centymetr przed tym drugą. No tak matematycznie. No i co z tego? No ja jestem, ale jednak mnie nie ma. No to... Ej, polecam trzymać tylko strzałkę w przód. No właśnie nie. A co, przyjechałeś furman? Tak! I to ja tak kurwa na styk, raczej ja. Kurczę. Ja polecam wam na przykład podniesienie maski do przodu. No mi nie pykło. O, przejechałem. Faktycznie, nie, to chłopaki jest. Strzałka w przód tylko. A nie, to jest ta mapa z tymi rulonami na górze. No. Tak jest! Dobra, to strzałka jest w przód. No, strzałka to. W przód i na tej drugiej dopiero rampie leciutko. Nie, do no to jest łatwe teraz te rulony. Dobra. Strzałka w przód. Pewnie nawet dałoby radę zcheatować to po tej. Po tej rurze. Ale się nawciągałem rano. Tego? Co tu jest? Koszko do prania. A, bo zmywałeś. Tak prawo było. Zmywałem. Był naczynia w proszku do prania. No a co, myślisz, żeby nie pykło? No pykło. No pykłoby, no ale no. Nie, ja myłem... Ja bym z tego nie jadł. Ja myłem... Jest te. Ciuchów? Myłem ciuchy. Jest ciuchów. Nie wiem, a nie płynie, upadł się nigdy na bluzkę, nie? Z Calvina Kleina tylko. No, to ziomek.
Ej, ale powinniście na nas poczekać, bo my nie doletawaliśmy i teraz powinniście się zatrzymać. No tak, to jest akurat prawda. No, ma rację, no. Taka prawda. Opa, Jezu, to było to z Fiatami. No to nie, było. Nie, nie o tym, było. Przecież możemy o tym opowiedzieć w sumie. Dokładnie. No nie ma co. Nie. No, że pół godziny graliśmy ten wyścig więcej. Na jakimś gównianym... Jestem pijany! I byliśmy potem tak wkurzeni, no, że godzina nagrań wyrzuciliśmy do śmieci. Dokładnie. Bo tak nas ta mapka zdenerwowała. Nic nie przeleciało do odcinka. Nic. Wyrzucił wszystko. Tym byliśmy dla siebie bardzo niemili. Bardzo niemili. Więc tak, ogólnie wyszedł taki słaby odcinek i jako, że jesteśmy profesjonalistami... Dokładnie. Tak, nagrywam go jeszcze raz. Nie Maroj chciał wrzucić jako jedyny. Tak, bo, nie tak, bo ja, bo ja tam nawet, bo ja wygrywałem wszystkie wyścigi, dlatego chciałem pokazać wtedy. Ale, ty, ale mówię, te lubki teraz jesteśmy są... solidarni. No teraz te lubki, to wszystko teraz jest takie łatwe. Za pierwszym razem, kurde. No. Nawet Furman teraz by był pewnie łatwy. Od rana to mi... W Poznaniu. Śmieszkie. Śmieszkie. Ale nie podoba mi się ta. A mi się w głowie kręci, ej. A, Furman, nie, jest ładne, wygląda trochę jak takie... No tak trochę no bo to takie trochę jest Lambo. Tylko, że... A to jest ten nowy samochód, ma takie trochę... Taki kupiasty. A to w tym chyba nie jest było nowy. Wprowadzane, czy...? Chyba tak. Nie. Ten, tak? Nie, no, w tym taki trade i coś tam. W tym, a to w tym? Kiedy serio? Te garaże były. Tak, tak. Bo ten i ten penetrator wszedł. Aha. Jako nowe super samochody. Ale ja tego penetratora nawet nie widziałem. Jechaliśmy penetratorem. Guitar hello. Jechaliśmy? Mhm. Nie, ja nie jechałem. A to może nie. Czego? Może no to pojedziemy penetratorem, bo można. Może tak. No ja penetratorem nie jechaliśmy chyba, chłopaki. Nie wiem. Nie kojarzę. No, takie auto. Nowe autko. A, nie, no to nie jechaliśmy raczej. No nie, nie no kojarzę. No to pojedziemy, bo jak? To też jest. Zaraz się zżygam, autentycznie. Czemu? A mi też się głowy kręciło na tych lubkach. Oh. No. Aha, bo teraz będą te w górę takie. O, sobie przejechałem przez... A, ale one będą teraz łatwe. Pamiętam, że tamtym samochodem nie udało się jednak zrobić, dobra. No ja je zrobiłem. Też je zrobił. Jeszcze też je zrobił, Mati jeszcze. No, Mati zrobił. A pamiętam, ja wtedy, kurde, z 10 minut. Bo byłem jako pierwszy, miałem taką przewagę. I później tak mnie wyprzedzili. No bo to ja się pierwsze. My z Matim ostatnim przyjechaliśmy te pierwsze dupy. Dupy. A wy pojechaliście sobie do przodu. I my z Matim nie mogliśmy, wyga. A potem wygraliśmy na końcu. Wow. To Tarek, uważaj, bo Manojek jest na twoim ogonie. Ale tak bliziutko, bliziutko, bliziutko? No nie, ale jest niedaleko. Ej, to nie jest takie łatwe te lupy, nie są wcale. Ale wy jedziecie na pierwszej osobie, tak? Nie, no nie, ja na trzeciej. Cały wycik na trzeciej. Kurwa, w głowie mi się kręci. No, no ja się strzygać chciałem już, ale bo wtedy nie. Jakoś inaczej to wyglądało, ja jak będę swoim widzom pokazywał, jak rzygam. Go rzyganie. Rozśmieszajcie mnie, sobie. Bo ja tu spięty ja też jestem. Ja jadę na tych lubkach. Tych, powiem one, ci, Flotarek, jeszcze dwa lubki. Dobra. Jeszcze jeden lubek jeszcze i jeden. Już. I wchodzę ci w pół dupek. Wystraszyłem się, że spadłem! Boże! Superaśnie poszło. Ej, jesteśmy przymuleni jacyś. Jeszcze. Nie, dlaczego? Nie. Znaczy, fajnie jest, tak, jesteśmy tacy grzeczni, chill out, koleżeńscy. No, lepiej, żebyśmy byli przymuleni, niż żebyśmy się wyzywali co chwilę. Prawda, wyjebane. Dariuszku, możesz się zatrzymać, bo i tak nie dojedziesz. Wiem. No to jedź, walcz. A sobie tylko się pożyga na lubkach. No. Ej, bo ta droga to tak, o, dzień dobry. O, pozdrawiam. Mamę i tatę. Blik, juwa sach auweru. Auzewer! No właśnie. Tak, się czytam to co widzę po polsku. Ale tam było E takie odwrócone, czy też to ale, jako jakiś ju? Kurwa, jako ja nigdy się nie uczyłem języka wroga. A niemiecki miałeś w szkole. To właśnie. Ale to moje przyjaciele z Niemiec. Furmi. No co, ja myślę, że to specjalnie zrobiłem. Mama, o Jezu, mano, przepraszam. Mama! O, pięknie, dasz po sobie lecę. Ale i to dobrze wyszło. Mati, przepraszam. Nienawidzę cię. To było strasznie nie ten. Patrzcie, nie moja wina. Takiego place'a. To jest za mną zaraz? Ja. O. Fajnie. Zrobię takiego place'a. Umarł. Ja też. Umarł. To było śmieszne nawet. Miechom nie było końca. Tak uniosłem brew w niedowierzaniu. No nie, tak niewiele zabrakło. A co chciałeś zrobić? Śmiechłem srogo pod nosem. Tak bardzo się starałeś, kostki wyleciałeś. Jak srogo pod nosem. Hugo było, nie? Tak było. No, nigdy nie lubiłem oglądać, jak te dzieciaki grały. Tak bardzo się... No bo był nie, tak dla miły. Ale to w sumie... Nie, to opóźnienie to nie było tak, po prostu opóźnienie było straszne na telefonie, też właśnie... Grałeś kiedyś na lagach?
Bo nie. Oni, stary, tam nikt nie potrafił grać w tę grę. No. Nie, te końcowe levele, to na początku to i tak, dobrze wiesz, szło. No, skilla, masz sobie skilla, jesteś dobry, udało ci się przejść, potem i tak masz, kurwa, 25% no. szansy, czy ileś no. tam, że ci się uda trafić w tą dziurkę. No, no. Dobrą. Ale rzadko komu się udawało no, przejść do końca. Nie lubię tego! Ustawiali właśnie, czy to rozumiesz? Było ustawione. Myślisz, że tak dzwonili najpierw do siebie i mówili, Marzena, przegrasz. Wybierz drugą dziurkę. Wiesz, oni no tak wiem. Mówią, wybierz drugą dziurkę, a może ta druga dziurka była dobra. I to był blef, a ty nie chcesz tego szukać. A potem las. No panie Włodzio! Tutaj Andrzej wybrał drugą dziurkę, a Marzena mówi, Andrzej, to boli. Nie mogę przejechać tych... Ja też nie mogę przejechać tego. Albo Andrzej kontroluje. O nie! Nie, proszę. Przyspadłeś do wody? Nie wiem. Przyzwyczaiłem się... W tym momencie ciężko mi... Do jazdy Fiatem. No. Jest! On to zrobił na pierwszej kamerce! No, na pierwszej to easy by było. Tak, bo tak bym się burzygał. Ja też na trzeciej jadę, bo na pierwszej to easy by było strasznie. Dawaj, teraz jadę na pierwszej. No, co łatwo by było. Kurwa! Dzisiaj to ja jestem tryhardem! Nic nie widzę, tu jest młyn. Ja też. Ja bym widzę tylko... A to jest ciężko. A nie! Tak, kolego. Na pierwszej to jest easy. Jest go! Ja nic nie widzę, to jest jakiś blender. A jedziesz na pierwszej? Wyobraź sobie, że ty nic nie widzisz i jeszcze ten słaby bitrate na YouTubie. Ludzie widzą takie piksele tylko. Będzie takie gówno. No. Nieważne, ale my jesteśmy piękni. Dokładnie. Jezu, flotar! Z rana może nie tak bardzo, ale... Polechałeś mnie? A której byście mnie zobaczyli za godzinę? O 9:00. Aaaa, nie! Dlaczego? Ja o 8:00, więc jest lepiej trochę. Chociaż to nie słychać właśnie. Chociaż się ziebłem właśnie. A o której muszę spać? O... Ciężko stwierdzić, nie wiem, która była. Uuu, a co tam się działo? W nocy? Zegarek miałem wyłączony. Aha, rozumiem. A ja na przykład o 3:00. Jest, boy! No bo żegnałeś się około od 12:00, a tutaj mówisz, że nie wiesz, co się działo. Znaczy, nie wiesz, o której. Nie wiem, co się dzieje. No, pijany byłem. Albo niespełna rozumu. To wszystko tłumaczy. Nie wiem! Albo zakochany może też. Total, wypieprzyłeś się? Who knows? Nie. Nie wypieprzyłem się, ja. Bo ja jestem bardzo daleko, panowie. A ja się wypieprzyłem. Ale zobacz, Manus, nie możesz się rozgonić w tej ścigi. Manus. Będzie mano jak coś, nie? Ty, ziomek. To powiedzie mano. Chcesz rozpocząć tutaj wojnę mano. Klanów? Powiedziałem mano. I tak hello! Furman jakoś źle zrozumiał. No, Furman typowo już. Już jakiś, zaczyna, nie? Jak szkalownik, tylko by to usłyszały. No już, kurde, już się wzięło. Już, że niby gniewny gniewko, tak? Kurde? Tak. Nawiedził cię skacowany gniewko. Nie, ale to jest moje imię. Nie, no teraz już Furman. No, Furman. Teraz już... Podoba mi się to. Mi je nadałeś. Gdzie jesteście, chłopaki? Na pierwszym miejscu, pozdrawiam z pierwszego miejsca. Dobre. Śmieszne. Właśnie nie wiem, dlaczego on się tak śmiał z tego. No to było przezabawne. Nie wiem. Może dlatego. Ja się bawiłem w fest. Ej, jeszcze dzisiaj nie koniec wyzywałem. No, o kurde. Ojoj! Oj! Ojoj! No, weź to poczuj. Furman, przejechałeś czy nie przejechałeś? Ej, a przejechałem. Pamiętacie tą piosenkę, weź to poczuj? Nie. I wy też myśleliście w postołówce, że to jest o pierdzie? Szczęście! Co? Że co? Nie. Że on śpiewa o pierdzie. I my tak zawsze z kolegami siedzieliśmy i tak... O, nie, tak było tak... O, weź to poczuj. I Mano, czemu nie uderzyłeś? Czemu... Przepraszam, nie widziałem, bo jechałem po prostu jeżeli przed siebie. Będę miał drugie miejsce, przez ten wyścig. No masz przecież! Ale i tak miałeś drugie miejsce. Nie, nie dogonię cię! Prawie bym mnie Mati dogonił. O, nie wiem. A Mati też jest przede mną? No tak, każdy jest przed tobą. A dam radę? Nie, zabij się. Nie dasz, to jest meta już. Dobra. Meta nie... A metę się wciąga, czy wstrzykuje? Metę? Wciąga. No. No, gryzie to... kryształki. A, to fajnie. Pozdrawiam mamę i tatę.